Mateusz, długi to był sezon zaczęty w sierpniu ubiegłego roku w Oświęcimiu, skończony dzisiaj na Wielickiej pełną wygraną 4-0. W drużynie zakładam, że jest ogromna euforia po tym wyniku. No tak, pewnie, bo ten sezon był raz, że dziwny z uwagi na pandemię koronawirusa. A dwa, że no, taki dosyć niewdzięczny jest ten baraż, bo gra się cały sezon, zdobywa się punkty, a później w dwóch meczu trzeba pokazać, że się na ten awans zasługuje. Na szczęście udało się, mamy awans, mamy trzecią ligę i się cieszymy. Po tym pierwszym meczu miałeś jakieś zwątpienie 1-1, więc premiowało to przed drugim meczem Krakowie, ale pewnie większość kibiców przynajmniej zakładała, że pewnie uda się zakończyć to pierwsze spotkanie. Wy jako drużyna na spokojnie podeszliście do dzisiejszego spotkania? A wynik po pierwszym meczu był dobry. Chcieliśmy wygrać, mogliśmy wygrać, bo też były tam sytuacje. Nie udało się, ale nie było jakiegoś momentu zwątpienia. Wiedzieliśmy, że na tym boisku będzie nam dużo łatwiej, bo tam no, nie sprzyjało to boisko. I ani przez moment w ten awans nie wątpiliśmy, więc co można więcej powiedzieć. Z perspektywy kapitana, jeżeli miałbyś wybrać jedno takie wspomnienie z tego sezonu, to co to by było? Ciężkie pytanie. Kilka było fajnych momentów. Kilka też cięższych. Udało się fajnie to przejść. Na pewno w pamięci najbardziej chyba zostanie ta epidemia, bo to taka niecodzienna sytuacja. I dzisiejszy mecz, bo po awansie to też będziemy długo pamiętać. Popraw mnie, jeśli się mylę, natomiast mam wrażenie, że ty grałeś już na poziomie trzecioligowym. Dla części z chłopaków to będzie debiut na tym poziomie. Zagrałeś teraz pełny sezon w czwartej lidze. Jak miałbyś porównać te dwie ligi, to czym one się różnią? Faktycznie jest taki duży przeskok, jeżeli chodzi o granie na trzecioligowych boiskach? Są drużyny w czwartej lidze, które też prezentują ten trzecioligowy poziom. Myślę, że Unia Tarnów była jedną z nich. Na pewno jest wyższe tempo, większą uwagę gra przygotowanie fizyczne. Technicznie różnie. No, można powiedzieć, że też taktycznie te zespoły są czasami lepiej przygotowane, bo jest tam kilka takich zespołów jak chociażby Motor Lublin, który awansował teraz, czy wcześniej Stal Rzeszów, z którą miałem przyjemność grać, które prezentowały no, wyższy poziom niż te czwartoligowe drużyny. To powiedz mi personalnie, będziemy to ukrywać, że ta trzecia liga to też będzie dla ciebie, dla mnie też może, jeżeli będę relacjonował te spotkania, powrót do rodzinnych stron, dla ciebie pewnie też fajna wiadomość, że zagrasz też czy to w Świdniku, czy w innych bliskich stronach. No na pewno, bo ten nasz okrąg tej trzeciej ligi jest fajny dla mnie. Wiele takich meczów, gdzie będę mógł się spotkać ze znajomymi i wrócić właśnie w te rodzinne strony. To fajna rzecz, ale przede wszystkim ważne jest, że awansowaliśmy i że to jest trzecia liga, a nie czwarta. To powspominaliśmy trochę, to teraz sobie pożyczmy. Czego byś sobie życzył na ten kolejny sezon w wyższej lidze? Sobie czy... Sobie, a potem dojdziemy do drużyny. Sobie na pewno jak najlepszej gry, żeby ta gra procentowała graniem też w pierwszej drużynie. No i w trzeciej lidze awansu również do drugiej, bo trzeba sobie te cele stawiać wysoko. Dobra, czyli to było już to marzenie dla drużyny, czyli stawiamy wysoko cele, ambitny Beniaminek. Co, pozostaje tylko patrzeć na Lecha Poznań, który też gra w drugiej lidze i to jest nasz cel. Za ich przykładem. No i super, dzięki. Dzięki.